tym zadaniu musimy wskazać, dla jakiej liczby a rozwiązaniem następującego równania jest liczba x równa 5. Ponieważ wiemy, że x równy 5 jest rozwiązaniem tego równania, no to możemy podstawić pod x w tym równaniu właśnie 5, no i wtedy to będzie równanie prawdziwe. No więc podstawiamy, czyli piszemy 2 razy w nawiasie, no i zamiast x piszemy 5, czyli 5 i jeszcze jest minus a, zamykamy nawias, plus 5 równa się 3 razy x, czyli 3 razy 5 minus 1. No teraz upraszczamy wyrażenia po lewej i po prawej stronie tej równości, czyli 2 razy 5 jest równe 10, minus 2 razy a, jeszcze plus 5, no i to się równa po prawej stronie 3 razy 5, 15, minus 1. Dalej dodajemy, po lewej stronie mamy minus 2a oraz 10 plus 5 to jest plus 15, równa się 15 minus 1, czyli 14. Przenosimy następnie 15 na prawą stronę, otrzymując po prawej stronie 14 minus 15, czyli minus 1. No i na końcu dzielimy równanie obustronnie przez minus 2, żeby po lewej stronie otrzymać samo a. No i otrzymujemy, że a jest równe minus 1 podzielić na minus 2, czyli po prostu 1/2. A zatem odpowiedzią do zadania pierwszego jest odpowiedź C.